Posłowie zajmą się dziś projektem ustawy o dodatku węglowym. Wsparcie ma wynieść 3000 zł. W Sejmie jeszcze przed rozpatrzeniem punktu dotyczącego dodatku odbyła się burzliwa debata. Choć sytuacja na rynku węgla wymaga pilnych działań, bo już dziś Polacy chcą zabezpieczyć się na zimę, opozycja chciała odroczenia obrad w sprawie kluczowej dla wielu rodzin ustawy. Wnoszę o odroczenie obrad, ponieważ wydaje się, że rząd stracił kontakt z rzeczywistością. Szanowni Państwo, premier Morawiecki, który dzisiaj siedzi tam w ostatnim rzędzie, wiedział od początku marca, że w Polsce zabraknie węgla. Poinformowała go o tym pani minister Moskwa, minister klimatu. Przez 3 miesiące pan premier Morawiecki w sprawie węgla w Polsce, wiedząc, że go zabraknie, nie zrobił absolutnie nic. Doprowadziliście do największego kryzysu energetycznego w Polsce po 1989 roku. Nie sądziłem, że to dzisiaj z tej mównicy padnie, ale jesteście nieuczciwi, nieudolni i niekompetentni. Na zarzuty opozycji odpowiedział wicepremier Jacek Sasin. Proszę mi przypomnieć, droga opozycjo, czy to przypadkiem nie wy byliście tymi, którzy chcieli likwidować polskie górnictwo? Czy to przypadkiem nie za waszych rządów Czy to przypadkiem nie za waszych rządów prezesi spółek węglowych położyli te kopalnie, o czym mówiła wasza wicepremier Bieńkowska, Sowa i przyjaciele? W trakcie przemówienia wicepremiera opozycja skandowała hasło 7 lat. Wicepremier Sasin przypomniał, na jaką drogę dla górnictwa przez ten czas naciskała opozycja. Tak, 7 lat! 7 lat, droga opozycjo! Wy nas atakujecie przez 7 lat, że rzekomo zbyt wolno odchodzimy od węgla. Przecież to wy cały czas mówiliście, że powinniśmy od węgla odchodzić natychmiast, że trzeba zamykać kopalnie jak najszybciej, że trzeba tylko i wyłącznie odnawialnych źródeł energii. Dziś nikt w Polsce nie mówi o zamykaniu kopalń i odejściu od węgla. W obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę, wojny zbrojnej, ale także wypowiedzianej przez Moskwę wojny energetycznej, węgiel ma kluczowe znaczenie. To, że się nawróciliście, że dzisiaj jesteście prowęglowi, że dzisiaj dostrzegacie, że węgiel jest potrzebny, to jest dobry znak. To jest dobry znak. Mam nadzieję, że będziecie nas mocno wspierać we wszystkich działaniach, które już uruchomiliśmy, żeby inwestować w górnictwo, żeby otwierać nowe ściany, nowe szyby, budować nowe kopalnie, że pojedziecie z nami do Unii Europejskiej, do Komisji Europejskiej i nam w tym pomożecie. Przekonać tam w Brukseli, że to jest dzisiaj jedyna droga dla Polski i dla Europy. Tydzień temu prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą 1000-złotową dopłatę dla firm. W zamian za dopłatę sprzedawca miał sprzedać tonę węgla za 996 zł. To nie spotkało się z odpowiedzią sprzedawców. Wczoraj rząd zmodyfikował wsparcie. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała, że 996,60 zł zostanie zlikwidowane i zastąpione 3000 zł bezpośredniego wsparcia w dodatku węglowym. Rozwiązanie, które wprowadza dodatek bezpośredni przygotowany na kształt dodatku osłonowego. Ten dodatek będzie wypłacany w wysokości 3000 zł na odbiorcę. Na każde gospodarstwo domowe, które w centralnej ewidencji emisyjności budynków jest zarejestrowane lub złożyło wniosek, podobnie jak przy dodatku osłonowym, ze wskazaniem źródła ogrzewania opartego o węgiel zgodnie z tą definicją, którą mamy w ustawie, czyli wszystkie kategorie piecy, które są na wszystkie kategorie węgla. Wnioski o dodatek węglowy będzie można składać do 30 listopada.